Pompy infuzyjne, objętościowe, zwane też wolumetryczne, wykorzystywane są w pediatrii w każdym oddziale, w naszym szpitalu, w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, we wszystkich oddziałach mamy takie pompy, ale nadal potrzebujemy zakupić takich urządzeń. Do tej pory zakupiliśmy 78, one działają non-stop i potrzebujemy dodatkowych 29 urządzeń. Koszt takiej pompy to około 7 tysięcy brutto. Urządzenie to pompa infuzyjna objętościowa, służy do podawania płynów infuzyjnych, szczególnie wykorzystywana jest przy przetaczaniu krwi, przy chemioterapii, przy podawaniu preparatów krwiopochodnych, a także w żywieniu pozajelitowym. Zakupimy dzięki pomocy stowarzyszeniu, zakupimy kilka takich urządzeń, ale nadal potrzebujemy. Ważne jest to, że te urządzenia działają non-stop, zużywają się i musimy je coraz wymieniać, ale też istotny fakt jest, że wzrasta nam liczba pacjentów, pojawiają się nowe możliwości lecznicze, nowe terapie, więc te urządzenia działają przy pacjencie, szczególnie przy małym pacjencie. Te pompy można zaprogramować specjalnym cyklem, o określonym czasie mogą być te płyny podawane. Najbardziej newralgiczne oddziały, gdzie te urządzenia pracują, to jest oddział intensywnej terapii, gdzie trafiają pacjenci po wypadkach, w bezpośrednim zagrożeniu życia, czy też po zabiegach, a także w oddziale hematologii, onkologii, transplantologii dziecięcej, w oddziałach zabiegowych, czy to w chirurgii, w laryngologii, tam gdzie jest potrzebna krew, gdzie są podawane preparaty krwiopochodne. Te urządzenia ratują życie. Staramy się na tyle, ile możemy zakupować dzięki wsparciu, powiem, przyjaciół, bo każda akcja, która jest skierowana na rzecz małego pacjenta i te osoby, te instytucje, które się włączają w taką pomoc, to są przyjaciele naszego szpitala. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do Radawca na Lotniczy Dzień Dziecka. Już 1 czerwca. Wstęp wolny, cel charytatywny.